Witam w drugiej części zadań maturalnych. Przejdźmy do zadania szóstego. Dwie identyczne diody oraz dwa oporniki. Jeden i dwa podłączono do zacisków AB prądnicy. Schemat obwodu przedstawiony na rysunku poniżej. Ta prądnica wytwarza napięcie przemienne zmieniające się w czasie sinusoidalnym z częstotliwością 25 Hz. Maksymalna wartość, jaką osiąga napięcie między zaciskami, wynosi 6 V. OK. To narysuję, jak to miało wyglądać. Czyli mamy tu jakiś czas, tu mamy jakiś okres. Teraz ten okres, on jest, to jest, częstotliwość jest 1 na okres. Z jednej strony, a z drugiej strony to jest 25 Hz. Czyli ten okres to jest 0,04 sekundy. Także tu mamy 0,04 sekundy. I skoro to jest sinusoidalne, to mam coś takiego. Gdzie to jest napięcie? OK. Tu jest 6 V. Dobrze. Przejdźmy do 6,1. W chwili T równej 0 napięcie w odwodzie jest równe 0. OK, to tak jak narysowałem. W pierwszej połowie okresu zmiana napięcia licząc od chwili T 0 równej 0 na zacisku A prądnicy jest plus, a na zacisku B jest minus. To ustala nam kierunek tu początkowy. W takim razie tutaj jest dla T 0 równego 0. OK, prąd w tą stronę. Dobrze. Przyjmijmy konwencję, że gdy prąd w obwodzie zewnętrznym dołączonym do prądnicy płynie od A do B, to jego natężenie jest dodatnie, a gdy płynie od B do A, to jego natężenie jest ujemne. I mamy narysować rysunek 1 dla prądu płynącego przez opornik R1. Mamy narysować prąd. No dobrze. No to teraz to jest wzór z karty wzorów. R razy I, to jest prawo Ohma, więc popatrzmy najpierw, jak będą się zachowywać maksymalne natężenia na oporniku R1. No, może jeszcze wyjaśnię sytuację. Jeśli mamy dodatnie napięcie, czyli ten przedział od 0 do 0,02 sekundy, to teraz prąd będzie dodatni tutaj, znaczy napięcie jest dodatnie i teraz tutaj prąd nie może płynąć, bo mamy diodę, którą należy o niej myśleć jako o rozwarciu, bo opór jest nieskończony, także tutaj mamy rozwarcie w obwodzie, a tu wtedy będziemy mieli zwarcie. Więc z punktu widzenia prądnicy ten układ to jest po prostu opornik R1 i nic więcej. To jest po prostu opornik R1, tego R2 nie widzi, ponieważ tu jest rozwarcie. Więc w takim razie napięcie na R1 też będzie odzwierciedlać kształt U, ale maksymalne będzie U maksymalne na R1, co daje 0,3 ampera. Analogicznie dla R2, to teraz dla tej części drugiej tutaj, tu zrobimy, że I2 różne od 0 jest w tym, a tutaj I1 jest różne od 0. To wtedy prąd płynie nam w drugą stronę i tu sobie wpłynie swobodnie, tutaj nie może, tutaj mamy rozwarcie. Więc układ dla napięć ujemnych, układ widzi tylko i wyłącznie R2. Więc mamy U max przez R2 i to jest 0,2 A. Okay? Jeśli to jeszcze nie jest jasne, to myślę, że teraz już będzie jasne, jak zacznę rysować. Także tutaj najpierw to 0,3. Okay? I teraz od 0 do 0. Tylko w tym przedziale
Mam dodatnie w okresie, później się okres ponawia, więc mam tutaj i tutaj. Tylko tutaj mam różne od zera. Więc tutaj mamy, proszę, kształt jak napięcia, więc też mam sinusa, ale inną amplitudę. 0,3 A. Że tutaj mam 0. Prąd nie płynie dla napięć ujemnych przez R1. Później znowu fragment sinusa nie płynie. Znowu fragment sinusa i nie płynie. Dobrze. Tak, tu mamy jeden okres, drugi okres, trzeci okres. Dobrze. I teraz popatrzmy na I2. Powiedzieliśmy sobie, że amplituda jest 0,2 i wtedy prąd płynie od B do A, więc będziemy o tym myśleć jako o prądzie ujemnym. Tutaj amplituda miała być 0,2, więc najpierw nie płynie, tak jak powiedzieliśmy, tam jest rozwarcie. Później mamy fragment sinusa, rozwarcie, prąd nie płynie, fragment sinusa. W pewnym sensie to jest takie dopełnienie tego sinusa. Ale zwróćmy uwagę, że ma inną amplitudę. Dobrze. Co do brudnopisu, no to tutaj już zapisałem wcześniej te rzeczy, co chciałem. 6.2. Obieć ciepło wydzielone w całym obwodzie, to znaczy na obu opornikach łącznie w czasie 10 sekund działania prądnicy. Przyjmijmy, że w chwili początkowej T0 równej 0, napięcie wynosiło U równe 0, czyli tak jak poprzednio konwencja. To może najpierw najpierw moc dla przemiennych prądów. To będzie tyle. Teraz z karty wzorów wiem, że U skuteczne i skuteczne to po prostu są przeskalowane maksymalne. Czyli tu mamy pierwiastek z dwóch razy i maksymalne pierwiastek z dwóch. Dobrze, i to jest, jeśli używamy tu wszystkich w SI, to dostajemy tutaj joule na sekundę. Więc to, co teraz mielibyśmy obliczyć, zaznaczę to jako Q. Najpierw moc wydzielona na R1, później dodam to do mocy wydzielonej na R2 i będę miał w całym układzie. Więc najpierw moc wydzielona na R1, no więc to będzie U skuteczne razy I skuteczne. Ok, i tu mam joule na sekundę i normalnie bym tutaj mnożył jeszcze przez czas, gdzie czas tutaj to będzie to 10 sekund, ale jeszcze mnożę przez jedną drugą. Mnożę przez jedną drugą, ponieważ czyli mam 5 sekund, ponieważ jak popatrzymy tutaj, to nie jest do końca sinusoidalny. Jest sinusoidalny, ma kształt, ale tylko na połowie okresu. Więc połowa jest, nie płynie prąd, a połowa wygląda jak sinusoidalny, więc dlatego mnożę przez jedną drugą. Efektywnie tylko przez 5 sekund płynie prąd. Więc dlatego zamiast 10 sekund, tak jak powiedzieli tutaj w zadaniu, to będę mnożył teraz razy ten mój czas, może nazwę go efektywny, który jest 5 sekund. Więc to jest 6 razy 0,3 2 razy 5 to jest 4,5 joule. Dla drugiego analogicznie skuteczne razy I skuteczne. Tutaj mówimy o R1, tutaj o R2. Też 5 sekund. I tu jest ta trudność w tym zadaniu. Za to są w sumie punkty. Domyślam się. Żeby wiedzieć, że mnożyć przez 5, a nie przez 10. Razy 5. Tutaj mamy błąd nie 0,3, tylko 0,2. I dostajemy 3 joule. Więc ostatecznie
to jest 7, 7,5 joula. Zapraszam do zadania siódmego. W zamkniętym zbiorniku znajduje się gaz doskonały. Azot o masie M 1,4 kg i masie molowej Mi 28 g na mol. Gaz powoli ogrzewano. Zmianę parametrów gazu ze stanu początkowego A do stanu końcowego B przedstawiono poniżej na wykresie zależności ciśnienia od temperatury. Wykres AB jest odcinkiem prostej. Temperatura zera bezwzględnego w zaokrągleniu do 1 stopnia Celsjusza wynosi minus 273 stopnia Celsjusza. Okay, czyli tu mamy stan początkowy A, później mamy B. Ta informacja tu nam się przyda przy zamianie z kelwinów na Celsjusze. Dobra, i jest powiedziane wprost, żebyśmy nie musieli się domyślać, że to jest odcinek prostej. Na podstawie danych, przejdźmy do 7.1, na podstawie danych odczytanych z wykresu udowodnij, że przemiana AB jest izochoryczna. Wykonaj odpowiednie obliczenia oraz powołaj się na własności przemiany izochorycznej. Izochoryczna, równoważny z tym, że V jest stała. Ok, to mamy pokazać. No to zacznijmy od równania gazu doskonałego, a.k.a. równania Clapeyrona. PV równa się nRT, czyli zależność ciśnienia, objętości, liczby moli, stałej Rydberga i temperatury. To jest to równanie. A w treści mamy podane, że to jest gaz doskonały. Znaczy, mamy traktować tego gaz doskonały. No to teraz popatrzmy na to. Podzielmy sobie przez V obustronnie, jak wygląda to teraz. Widzimy teraz, że zależność ciśnienia od temperatury jest liniowa wtedy i tylko wtedy, kiedy to jest stałe. Czyli P od V, przepraszam, P od T jest liniowe. Wtedy i tylko wtedy, gdy NR przez V constans, ale N i R to są stałe, znaczy liczba moli się nie zmienia w gazie. R to jest stała Rydberga, więc V musi być stałe. Czyli to jest równoważne z tym, że V constans, co kończy dowód, bo mamy teraz równoważność pomiędzy P od T liniowe, a V constans, a P od T liniowe to jest to, co mamy na wykresie. Czy to wystarczy, żeby zgarnąć punkty? To popatrzmy teraz na 7.2. Ocenię prawdziwość każdego poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli prawdziwe, F, jeśli fałszywe. Dobra. Zacznijmy od pierwszego. Siła parcia gazu wykonała pracę. No to przepiszmy wzór na siłę parcia pracę. Pracę siła parcia gazu. To jest minus P delta V. To jest z karty wzorów. No a teraz delta V jest 0, więc to jest 0. Ponieważ delta V jest 0, mamy przemianę izochoryczną o stałym V. OK, czyli siła parcia gazu nie wykonała pracy, to jest fałsz. Energia wewnętrzna gazu urosła. No to co to jest ta energia wewnętrzna najpierw? To jest gaz doskonały, tam nie ma innych form energii niż kinetyczna, więc to jest po prostu liczba moli razy średnia energia kinetyczna, przepraszam, nie liczba moli, ale liczba cząstek. Nazwijmy sobie to jakoś duże N razy średnia energia kinetyczna cząstki. Średnia energia kinetyczna cząstki to jest znowu w gazie doskonałym, to jest znowu z karty wzorów dostępnej na maturze i to jest 3 drugie stała Boltzmana razy temperatura. Temperatura wiemy, że wzrosła, czyli delta T jest większe od zera, czyli również energia wewnętrzna urosła, bo to jest równoważne temu, że to wzrosło. OK. Czyli energia wewnętrzna gazu urosła podczas przemiany. To jest prawda. Teraz pytanie, czy gaz pobrał ciepło z otoczenia? No to pierwsza zasada termodynamiki to jest
Zmiana energii wewnętrznej równa się gazu, równa się dostarczonego ciepłu gazu plus wykonanej pracy na gazie. Pracy nie wykonano, ponieważ mówimy tylko o pracy objętościowej, a objętość się nie zmieniła. Także pracy nie wykonano, to jest 0. To wzrosło, tak jak rozmawialiśmy w punkcie drugim. No to Q musi być dodatnie w takim razie. Więc to jest prawda. Gaz pobrał ciepło z otoczenia, albo inaczej trzeba było do niego dostarczyć ciepło. To jest prawda. To było 7,2. Teraz 7,3. Oblicz objętość azotu w stanie końcowym B. No to do tego znowu przywołam równanie Clapeyrona. PB. Dam teraz indeksy. Bo mówimy o B, bo mówimy o punkcie B. TB. Przekształćmy to na objętość. Czyli mamy NR TB przez PB. Jeśli chodzi o liczbę moli, no to jest masa przez masę molową. I to jest 50. Jak się podstawi dane, 50 moli. Jeśli chodzi o temperaturę TB, to popatrzmy sobie na wykres. Tutaj mamy jedną kratkę więcej niż setka, a 10, tutaj jest 10, delta wynosi 10, więc jedna kratka to jest 2, czyli tutaj mamy 102. Okay? Czyli tutaj mamy 102. Stopnia Celsjusza. Więc w kelwinach to będzie trzeba dodać te 273, czyli mamy 375 kelwinów. Potrzebujemy może jeszcze najpierw to ciśnienie. Znowu odczytajmy z wykresu. Dla B to jest 0,6 megapaskala. 0,6 megapaskala. Ok. I zostaje nam jeszcze stała Rydberga. 8,31 joule na mol razy Kelvin. To jest z karty wzorów. Podstawmy w takim razie VB. To jest, tutaj mam 50 moli razy 8,31 joule na mol razy Kelvin przez 0,6 megapaskala razy 375 kelwinów. No to teraz co ja tu mogę zrobić? Mole mi się skracają, kelwiny mi się skracają. Dostaję, że VB to jest 6 metra sześciennego, co daje w przybliżeniu 2, 5, 9, 7. Okej. To jest koniec tego podpunktu, to jest rozwiązanie. Przejdźmy dalej. Czyli podpunkt 7.4. Dokończ zdanie. Siła parcia, z jaką azot znajdujący się w stanie początkowym A działa na 1 cm kwadratowy płaskiej ścianki zbiornika, ma wartość ileś tam newtonów. Ok. No to zacznijmy od. Wejdźmy najpierw z ciśnienia. To jest
z definicji siła działająca na powierzchnię przez pole tej powierzchni, no to jeśli teraz szukamy siły działającej na powierzchnię, siły parcia, to jest po prostu tu nam chodziło o ciśnienie w punkcie A, także ciśnienie w punkcie A razy pole powierzchni. I teraz czytałem z rysunku, w punkcie A jest 0,4 MPa. Także dostajemy tutaj 0,4 MPa, więc 10 do 6 N przez metr kwadrat. I teraz razy 10 do minus 4 metr kwadrat. 10 do minus 4, ponieważ ja tu napiszę, że 1 cm kwadratowy to jest tak naprawdę 10 do minus 2 metra, prawda? Bo to jest centymetr kwadratu, czyli 10 do minus 4 metra kwadratowego. No to teraz to mi się skraca z tym. Dostaję, że Fs to jest 40 N. Także to jest odpowiedź. 40 N. Przejdźmy do 7.5. To jest ostatni podpunkt w tym zadaniu. Ciepło molowe azotu przy stałej objętości wynosi 21 J na mol razy Kelvin. Najpierw definicja tego, to jest karty wzorów. Znaczy, co to znaczy ciepło molowe przy stałej objętości? To jest ciepło dostarczone przez liczba moli razy zmiana temperatury. I teraz mam wyliczyć z tego ciepło. To jest liczba moli razy zmiana temperatury razy ciepło właściwe przy stałej objętości. Liczbę moli to już wiem, że to jest 50 moli. Razy zmianę temperatury trzeba odczytać stąd. Tyle samo będzie w kelwinach, co w celsjuszach, bo to jest skala liniowa, znaczy transformacja liniowa. Także tu mamy minus 23, tak, tu mamy 102, czyli różnica to jest 125 kelwinów. Czyli mamy razy 125 kelwinów i razy 21 joule na mol razy kelwin. Ok. Teraz mol nam się skraca, kelwin nam się skraca. I to, co nam zostaje, to jest 131,25 kilojoule. Kilo to przypominam 1000. I to jest najbliżej temu do odpowiedzi A. I to było na tyle z tym zadaniem. Kolejne zadanie. Zadanie ósme. Uczniowie badali własności cienkich soczewek skupiających. Na ławie optycznej ustawiali jedną z dwóch soczewek skupiających S1 i S2 oraz małą, świecącą diodę LED. Diodę umieszczali w różnych miejscach przed soczewką. Ogniskowe soczewek S1 i S2 były różne. Zadanie 8.1. W pierwszym doświadczeniu uczniowie uzyskali na ekranie za pomocą soczewki S1 ostry obraz D' świecącej diody D. Czyli tutaj właśnie mamy tą diodę D. Na rysunku pierwszym, czyli tym rysunku tutaj, przedstawiono położenie diody D oraz położenie jej obrazu D' względem osi optycznej soczewki S1 oraz względem ekranu. Czyli tutaj mamy ekran i na tym ekranie tutaj jest położenie tego obrazu. Obrazu tego przedmiotu. Na rysunku 1 wyznacz konstrukcyjnie położenie soczewki S1 oraz położenie jednego z jej ognisk. Oznacz symbolem S1 położenie środka tej soczewki na osi optycznej, a symbolem F1 położenie jednego z jej ognisk. Świetnie. Tutaj jak widać w tym zadaniu, to jest typowe zadanie z optyki, polegające na po prostu wyznaczeniu obrazu danego przedmiotu. Więc zadajmy sobie pytanie. Jak wyznacza się taki obraz? No, taki obraz się wyznacza w taki sposób, że jeżeli mamy tutaj przedmiot,
pewnego rodzaju, czyli tutaj jest ta, tutaj jest pewnego rodzaju, tutaj jest po prostu dioda, świecąca dioda. Dioda to jest ta, dioda świeci tak zwanym światłem monochromatycznym, czyli o jakiejś tam określonej częstotliwości, tak, długości fali. W związku z tym, jak mamy taką oto diodę, traktujemy to trochę jako takie ciało punktowe, jako ciało punktowe, które świeci, tak? No to jeżeli konstruujemy obraz przedmiotu w soczewce skupiającej, to można to zrobić w taki sposób, że po prostu jedna z linii, przeprowadzamy najlepiej dwie linie, tak? Prowadzimy najlepiej dwie linie przez soczewkę. Jedna z nich najlepiej, gdy jest równoległa i potem po przejściu przez soczewkę przechodzi przez ognisko. Natomiast druga z nich powinna przechodzić przez środek soczewki i wtedy w ogóle się nie ugina. Więc w związku z tym tak naprawdę najlepszym sposobem wyznaczenia położenia soczewki jest połączenie tego punktu D z tym punktem D prim. Zaraz pokażę, w jaki sposób to będzie wyglądało. Czyli jak tutaj połączymy sobie te dwa punkty, to wyjdzie nam coś takiego. Spójrzmy. Proszę. Mniej więcej jest OK, tak? Czyli tutaj widać od razu, że soczewka będzie właśnie w tym miejscu. Soczewka skupiająca, zaznaczę od razu tą soczewkę skupiającą. Tutaj będzie soczewka skupiająca, ponieważ widać, że ten promień po przejściu przez środek soczewki nie ulega ugięciu w żaden sposób, po prostu idzie dalej w taki sam sposób jak tutaj i trafia na punkt D'. Drugi z promieni, który można poprowadzić, po to, aby ogniskowo móc wyznaczyć, to będzie promień następujący. Tutaj będzie promień równoległy do soczewki, a później powinien ten promień przejść przez ogniskową i trafić na ten punkt, czyli przeprowadzimy sobie to w taki sposób. O, ciach. Widać, że mamy coś takiego. O, zamalowało się to niepotrzebnie, ale zaraz sobie to zmarzymy. OK. No i widać, że tutaj mamy tą naszą ogniskową, czyli tutaj jest ogniskowa, którą nazwiemy F1 zgodnie z treścią zadania, czyli to jest F1, a tutaj będzie S1, bo treści zadania chcą, abyśmy oznaczyli symbolem S1 położenie środka soczewki, czyli tutaj jest S1 i F1 położenie jednego z ognisk, czyli tutaj jest właśnie F1. I tak oto wyznaczyliśmy położenie soczewki oraz ogniskowej tej soczewki. I teraz możemy przejść do kolejnego zadania. Informacje do zadań 8.2 i 8.3. W drugim doświadczeniu uczniowie zaobserwowali przez soczewkę S2, czyli mamy jakąś nową soczewkę, tutaj była soczewka S1, tutaj jest nowa soczewka S2, obraz D bis świecącej diody D. Na rysunku 2 przedstawiono położenie diody D względem soczewki S2 oraz jej osi optycznej, a także oznaczono położenie jednego z ognisk F2 soczewki S2 oraz obserwatora. Czyli tutaj mamy tą soczewkę, mamy tutaj tą diodę i tutaj mamy obserwatora, tak? Jakie jest polecenie? Na rysunku 2 wyznacz konstrukcyjnie i oznacz położenie obrazu D bis świecącej diody. Więc w tym zadaniu mamy po prostu wyznaczyć obraz tej świecącej diody. No to po prostu robimy to w taki sposób, w jaki się konstruuje obraz w soczewce skupiającej. Więc podobnie jak wcześniej, prowadzimy tutaj jedną linię równolegle. Może to jedną linię równolegle, później ta linia powinna przejść przez ogniskową. OK, świetnie, przeszła sobie przez ogniskową. I teraz prowadzimy drugą linię, która przechodzi przez środek soczewki. Widać ewidentnie, że te dwa promienie na pewno się nie przetną, bo one są rozbieżne względem siebie, więc na pewno z pewnością się nie przetną. W związku z tym już widać, że ewidentnie nie powstanie obraz rzeczywisty, dlatego aby móc ten obraz skonstruować, to trzeba teraz przedłużyć tutaj te dwa promienie. Wtedy na przecięciu tych dwóch promieni powstanie obraz pozorny tej diody. W związku z tym przedłużamy sobie to w drugą stronę. Czyli prowadzimy te linie w taki sposób, oto tutaj dostaniemy mniej więcej położenie diody w tym punkcie. Mniej więcej tutaj się przecinają te punkty, więc mamy D bis tutaj. Proszę bardzo. I to wszystko w tym zadaniu, no bo o to nas prosili, żeby konstrukcyjnie wyznaczyć położenie świecącej diody, obrazu świecącej diody D bis. I to wszystko.
8.3. Oceń prawdziwość każdego dokończenia poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Obserwowany przez soczewkę obraz D bis świecącej diody D jest rzeczywisty? No to spójrzmy na to. No rzeczywisty nie jest, no bo ewidentnie nie powstał na przecięciu tych tutaj promieni przechodzących przez soczewkę, tylko na przedłużeniu tych promieni. W związku z tym jest to obraz pozorny. Dlatego tutaj jest fałsz. Tutaj będzie fałsz. Odwrócony. No nie, nie jest to obraz odwrócony, ponieważ powstał, można powiedzieć, po tej samej stronie osi optycznej. W związku z tym jest to obraz prosty, tak? Czyli jest to obraz fałsz, czyli tutaj też fałsz, bo jest to obraz prosty, nieodwrócony. No i powiększony. Rzucimy okiem. Tak, widać ewidentnie, że gdybyśmy tutaj mieli hipotetycznie jakiś przedmiot większy, no to obraz tego przedmiotu byłby dużo, dużo, dużo większy. W związku z tym można powiedzieć, że powstał obraz powiększony, chociaż no, z tym akurat pod punktem można się zastanowić, bo jeżeli diodę traktujemy jako ciało punktowe, które wysyła promieniowanie, no to tutaj ciężko mówić o powiększeniu ciała punktowego. No ale sądzę, że im po prostu tutaj chodziło o to, żeby wykazać, że osoba, która robi to zadanie, wie, jakie obrazy powstają w soczewce skupiającej. No to widać ewidentnie, że tutaj, jeżeli mielibyśmy jakiś dłuższy, większy przedmiot, to obraz tego przedmiotu byłby dużo, dużo większy. W związku z tym można powiedzieć, że tutaj jest obraz powiększony, co jest prawdą. To wszystko w tym zadaniu. Zapraszam do zadania 9. Rozmażmy elektron w atomie wodoru znajdujący się początkowo na poziomie energetycznym o numerze N równe 4. Ten elektron może przejść na wyższy poziom energetyczny w wyniku pochłonięcia fotonu albo może przejść na niższy poziom energetyczny, emitując przy tym foton. Do czego to się odnosi? To się odnosi do modelu atomu wodoru Bohra. Odczytuję teraz to z karty wzoru, że energia na N tym poziomie energetycznym w takim atomie wodoru to jest minus 13,6 elektronvolta przez n kwadrat, gdzie n to jest numer tej powłoki. To jest zawsze ujemne, ponieważ to jest energia wiązania. I co dalej? Co dalej z tym mamy? 9,1. Kropka 1. Częstotliwość fotonu pochłoniętego podczas przejścia elektronu z poziomu n równe 4 na poziom 5 oznaczamy jako F4,5, częstotliwość fotonu pochłoniętego przez przejście elektronu z poziomu 4 na 6 oznaczmy jako F4,6. Wartość energii fotonów pochłoniętych podczas tych przejść oznaczmy odpowiednio jako E4,5, E4,6. Częstotliwość F4,5 i 6 fotonów pochłoniętych przez atom wodoru spełniałem relację większe równe mniejsze. Ponieważ wartości energii tych fotonów spełniałem relację, jak się ma do tego energia. Ok. Najpierw relacja wiążąca, to jest karty wzorów, wiążąca energię fotonu z częstotliwością fotonu. To jest po prostu skalowanie przez jakąś liczbę i jednostkę, to jest proporcjonalne. I teraz narysujmy może sobie te powłoki. Znaczy tutaj mamy n równe 4, teraz większa energia jest dla n równego 5. Czemu mówię większa? Tu jest dla n równego 6. To jest energia. Ponieważ jak popatrzymy sobie z powrotem na ten wzór, to dla większych n-ów dostajemy coś bliższego zera, więc formalnie to jest większa. Więc teraz jeśli energia pochłoniętego fotonu to jest różnica pomiędzy poziomami, na których on był, to w takim razie tutaj odtąd dotąd mamy E4,6, a teraz innym kolorem tutaj odtąd dotąd mamy E4,5. Więc widzimy, że E4,6 jest większe od E4,5. Formalny rachunek zrobimy na potrzeby kolejnego podpunktu, ale tutaj wystarczy na to popatrzeć w ten sposób z tego rysunku. Także na pewno mamy to spełnione.
A jak się to ma do częstotliwości? No przez to, że mamy po prostu skalowanie, relacja większe, mniejsze jest zachowana, więc jeśli energia E4.6 jest większa od E4.5, to w takim razie też częstotliwość F4.6 jest większa od F4.5. Także odpowiedź tutaj to jest C3. Przejdźmy do 9.2. Elektron w atomie wodoru przeszedł z poziomu energetycznego N równe 4 na poziom, na niższy poziom energetyczny, nazwijmy sobie jakieś M, emitując w tym procesie foton o energii F4.5. No to trzymając się tej konwencji z poprzedniego podpunktu, to będzie E4M. Wyznacz numer poziomu energetycznego, na który przeszedł elektron, wykonaj odpowiednie obliczenia. No dobra, no to w takim razie E4M to jest z jednej strony 2,55 elektronowolta, ale z drugiej strony no to jest 13,6 elektronowolta razy, i tutaj mamy to, na jakim był, minus 1, minus. Minus, minus, minus daje plus, minus energia na powłoce, ten, na którą trafił. Czyli 1 przez m kwadrat. 16, bo to jest po prostu 4 do kwadratu. Ok, czyli tutaj mamy to. Teraz przekształcam w następujący sposób. Więc mam 55 elektronowolta, dzielę 13,6 elektronowolta. Jeszcze muszę dodać 1/16. Tak się składa, że to jest 1/4. Więc odczytuję z tego, że M równa się 2. M jest dodatnie, ponieważ to jest po prostu numer poziomu energetycznego. One są tylko dodatnie, więc M równa się 2. Zadanie 10. Kilkanaście lat po tym, jak Thomson odkrył elektron, Robert Millikan wykonał doświadczenie, w którym wyznaczył ładunek elektryczny elektronu. W jednej z wersji tego doświadczenia naelektryzowane kropelki oleju poruszały się w powietrzu w obszarze jednorodnego pola elektrycznego pomiędzy równoległymi i przeciwnie naładowanymi płytkami metalowymi. Do naelektryzowania kropelek oleju wykorzystano wiązkę joder helu 4He, uzyskaną podczas rozpadu alfa jąder plutonu Pu. Kropelki oleju rozpylano w obszar pola elektrycznego. Obserwacja ruchu kropelki pod mikroskopem pozwalała wyznaczyć jej prędkość. Zobacz rysunek poniżej. A więc, o co tutaj chodzi w tej sytuacji? Więc mamy jakieś metalowe płytki naładowane, załóżmy tutaj są plusiki, tutaj są minusiki, w związku z tym wytwarza się natężenie pola, a jak mamy natężenie pola, no to na cząstkę naładowaną zacznie działać tak zwana siła elektryczna, zgodnie ze wzorem, że F to się równa Q razy, to może zapiszemy sobie, że siła elektryczna działająca na cząstkę to jest ładunek razy natężenie, tak? Tak to wygląda, więc warto o tym sobie pamiętać, więc jeżeli jest natężenie, to też jest siła elektryczna. Ok, dodatkowo, na dodatnie naelektryzowane kropelki oleju działają siła grawitacji, no bo ma ona, te kropelki mają jakąś masę, siła oporu powietrza, której wartość jest wprost proporcjonalna do wartości prędkości kropelki, więc możemy sobie tutaj zapisać, że siła oporu to jest jakieś B razy V, wartość siły oporu to będzie jakaś stała B razy V oraz siła elektryczna Fe, wtedy gdy pole elektryczne pomiędzy płytkami jest włączone. Informacja do zadań 10.1 i 10.2. Kropelka, która w obszarze pomiędzy płytkami wytraciła poziomą składową prędkości na skutek działania siły oporu powietrza, czyli chodzi o to, że tutaj ta kropelka nie ma w ogóle składowej poziomej prędkości, czyli zapewne ma tylko składową pionową w dół lub w górę, może, zależnie od wartości natężenia pola elektrycznego pomiędzy płytkami, pozostawać w spoczynku, wznosić się lub upadać pionowo. Przyjmij, że ruch kropelki opisujemy w układzie inercjalnym. W układzie inercjalnym to znaczy, że tutaj byśmy sobie stali tutaj z boku i obserwowali ruch właśnie tej kropelki, tak? I teraz zadanie 10.1. W sytuacji, gdy pole elektryczne pomiędzy płytkami jest wyłączone, kropelka o masie M i ładunku Q opada pionowo ze stałą prędkością o wartości V. Natomiast w sytuacji, gdy pole elektryczne pomiędzy płytkami jest włączone oraz natężenie pola ma odpowiednią wartość, kropelki o masie M i ładunku Q
wznosi się pionowo ze stałą prędkością o wartości 2 V. I teraz co mamy zrobić? Oblicz iloraz Fe do Fq, wartości siły elektrycznej działającej na wznoszącą się kropelkę i wartości siły grawitacji działającej na tę kropelkę. Mamy ten oto stosunek obliczyć. Dobra, to zastanówmy się, co my tutaj mamy zrobić. Więc mamy narysować obie sytuacje. Od tego warto zacząć, czyli narysować obie sytuacje, które tutaj są przedstawione. Natomiast pierwszą rzecz, którą chciałbym zauważyć, to to, że w obu sytuacjach kulka czy kropelka porusza się ze stałą prędkością. Jeżeli prędkość jest stała, to warto na wstępie już zauważyć, że V jest konstans, to wtedy A jest 0, no bo A to jest zmiana prędkości w czasie. Jeżeli A jest 0, to wtedy siła wypadkowa jest 0, co będzie ważne w kontekście tego zadania. OK, teraz idąc dalej, narysujmy pierwszą sytuację. Pierwsza sytuacja jest taka, że mamy kropelkę i na kropelkę kropelka porusza się ze stałą prędkością V w dół, tak? Opada pionowo ze stałą prędkością wartości V. Tak, czyli porusza się z prędkością V w dół. No więc działa na nią jakaś siła grawitacji i siła oporu. F op 1. Nazwijmy F oporu 1 i te dwie siły będą się równoważyć, no bo ta cząsteczka spada ze stałą prędkością, więc tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, siła wypadkowa wtedy jest 0, więc muszą się równoważyć. Czyli F op 1 równa się Fg. Czyli można zapisać B razy V równa się Fg. To jest pierwsze równanie, z którego będziemy korzystać. I teraz kolejna sytuacja jest taka, że sytuacja numer 2, mamy kuleczkę i działa na nią siła grawitacji oczywiście w dół. Taka sama jak wcześniej. Działa siła teraz, skoro kropelka zaczęła się poruszać do góry ze stałą prędkością 2V, to znaczy, że ta siła elektryczna musi działać do góry. W związku z tym pojawiła się jakaś siła elektryczna do góry działająca. F elektryczny do góry oraz no i cząsteczka się porusza do góry z prędkością 2V. W związku z tym, jeżeli porusza się do góry, to siła oporu będzie działać przeciwnie, bo siła oporu działa zawsze przeciwnie do prędkości. W związku z tym mamy siłę oporu w dół. Oczywiście tutaj proporcje nie są zachowane, ale to nie jest w tej chwili znaczące. Najważniejsze jest po prostu sam schemat rysunku. Warto jeszcze wspomnieć, że siła oporu, tak jak wcześniej na samym początku powiedziałem, jest proporcjonalna do prędkości, więc można zapisać, że wartość siły oporu to jest B razy V. Po prostu jakaś stała, gdzie B to jest jakaś pewna stała, konstans, ok? Czyli stała razy wartość prędkości. No i druga sytuacja jest taka, w tej drugiej sytuacji mamy coś takiego, że jeżeli sobie wprowadzimy tutaj układ współrzędny Y do góry, to siła wypadkowa działająca na to ciało jest, na tą kropelkę jest 0, dlatego Fe minus F op 2 minus Fg równa się 0, tak? Więc idąc dalej to Fe minus 2bv, no bo wartość tej siły oporu to będzie 2V razy B, no bo prędkość to jest 2V, minus pod Fg od razu możemy podstawić, zauważcie, B razy V, czyli jak postawimy B razy V, to się równa 0. W związku z tym Fe to się równa 3BV, a Fg to jest BV, więc jeżeli teraz możemy policzyć bezpośrednio stosunek Fe do Fg, to się równa 3BV przez BV, BV się skraca, więc wychodzi 3. I to jest wynik tego zadania. Idziemy dalej do zadania 10.2. Kropelka, która początkowo poruszała się w obszarze pola elektrycznego, w wyniku działania siły oporu powietrza wyhamowała i pozostaje nieruchoma. Na nieruchomą kropelkę działają wtedy siła elektryczna oraz siła grawitacji. Tutaj spada na masę kropelki, natężenie pola elektrycznego działającego na kropelkę ma wartość tyle. Przyjmij do obliczeń, że przyspieszenie ziemskie ma wartość G981. I co mamy zrobić? Oblicz, jaką całkowitą wielokrotnością n ładunku elementarnego E jest ładunek tej kropelki. W związku z tym znowu rysujemy tą sytuację, więc rysujemy kropelkę. Świetnie. V jest 0, prędkość jest 0. Skoro prędkość jest 0, no to oczywiście siła wypadkowa też jest 0, no bo tym bardziej nie ma przyspieszenia, bo przyspieszenie jest zmianą prędkości. Jeżeli prędkość jest stała, jest 0, to nie ma przyspieszenia, a więc nie ma też siły wypadkowej. Jest równa ona 0. W związku z tym oczywiście na tą kropelkę działają standardowo siła grawitacji. Siła oporu nie działa, bo nie ma prędkości. Jeżeli nie ma prędkości, no to nie ma siły oporu, bo siła oporu jest proporcjonalna do wartości prędkości, więc jeżeli V jest 0, to F oporu też jest 0. Dlatego do góry działa na tą cząstkę siła elektryczna
i te dwie siły będą się równoważyć, a więc Fe równa się Fg. Wiadomo, że Fe jako siła elektryczna jest powiązana z natężeniem pola i z ładunkiem. Tą oto zależnością, którą tutaj na początku przedstawiłem, więc podstawiamy pod Fe wartość Q razy natężenie równa się M razy G, no bo Fg to jest M razy G. Pod Q można postawić N razy E, no bo Q to będzie nasz ładunek, a nas w zadaniu pytają o wielokrotność. Jaką wielokrotnością ładunku elementarnego jest to Q? W związku z tym, jeżeli założymy, że Q to jest N razy E, gdzie E to jest ładunek elementarny, to jeżeli obliczymy tą N, to obliczymy właśnie tą wielokrotność ładunku. Więc N razy E równa się MG, w związku z tym, jak sobie to wyliczymy, to wychodzi nam, że N równa się MG przez E razy E. Chyba wszystkie dane mamy, tak, mamy wszystkie dane, więc podstawiamy sobie, czyli 6,53 razy 10 do minus 14, tak, razy 9,81. Nie wstawiam tutaj jednostek, no bo wszystko wstawiam i tak, bo jednostka układu jest i, więc N wyjdzie, wszystkie tam się jednostki skrócą, więc N wyjdzie bezwymiarowe oczywiście, przez 1, na dole jest przez 1,6, to jest ładunek elementarny, razy 10 do minus 19, razy E natężenie to jest 2, razy 10 do 5. Tak, jak sobie to wszystko obliczymy, no to wyjdzie nam, że N w przybliżeniu będzie wynosił 20. No i to jest wynik tego zadania. To wszystko w tym zadaniu. Lecimy dalej. Czyli do 10, czyli 10,4. Podczas rozpadu, informacja do tych zadań. Podczas rozpadu jądra plutonu 239 Pu powstają dwa produkty. Jądro helu oraz pewne jądro, które oznaczymy jako X. I zadanie 10,3. Zapisz równanie reakcji rozpadu opisanej w informacji do zadania 10,3 i 10,4. Uwzględnij w równaniu reakcji liczby masowe atomowe oraz ustal i zapisz nazwę jądra X. Dobra, to zastanówmy się w takim razie. O co może chodzić w tym zadaniu? Więc mamy pluton 239 Pu i z tego oto pluton, można sobie czytać z tablicy Mendelejewa, że pluton ma liczbę atomową 94, co też nam się na pewno przyda i z tego plutonu powstaje nam jakieś jądro, zaraz sobie to uzupełnimy, plus, może inaczej, od razu zapiszemy 4,2 He, no bo Hel ma liczbę atomową 2, co też można oczywiście sprawdzić w tablicy, plus, no i teraz tak, co tutaj powstanie, jakie muszą być, na pewno no X, czyli jakieś konkretne jądro, natomiast jaka będzie liczba masowa, liczba atomowa, no po prostu musi być spełniona zasada zachowania i liczby masowej, i liczby atomowej, więc to, co jest po prawej stronie jako suma, musi być równe temu, czyli jeżeli tutaj jest 4, tutaj musi być 235, żeby to się zgadzało, czyli tutaj jest 235 u góry, a na dole musi być 92. Proszę bardzo. I wtedy się to plus to równa temu, a to plus to równa się temu. I mamy to wszystko spełnione wtedy. A więc. Świetnie. No i jak widać, nazwa jądra oznaczonego jako X to będzie, no i sprawdzamy sobie w tablicy Mendelejewa, że 92, liczbę atomową, bo po liczbie atomowej poznajemy, jaki to jest pierwiastek, że tym jądrem po prostu jest jądro uranu. Więc to jest uran. Zapisujemy uran. Świetnie. Teraz przejdziemy do ostatniego zadania, czyli 10.4. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. A więc jedynka. Masa jądra plutonu 239 Pu zwiększa od sumy mas produktów reakcji rozpadu opisanej w informacji do zadań 10.3 i 10.4. Bardzo fajne zadanie. A więc zastanówmy się nad tym przez chwilę. Więc najlepiej jest to wyprowadzić z pewnej, po prostu trochę z zasady zachowania energii, że jeżeli mamy na początku pluton i ten pluton rozpada się na hel i uran, to znaczy, że musi zachodzić taka zależność, że masa plutonu, czyli razy C kwadrat, czyli energia spoczynkowa plutonu plus tutaj będzie energia kinetyczna tego plutonu i to ma być równe masa helu plus masa uranu, no bo nam się tam też uran rozpada, razy C kwadrat, czyli masa spoczynkowa tych dwóch jąder, które się rozpadły, plus, napiszę tutaj energia kinetyczna, niech będzie produktów, bo produktami są te
dwa, czyli hel i uran. Tak? Natomiast tutaj może jeszcze zmienię to na substratów, czyli energia kinetyczna substratów, no bo substratem tutaj w tej reakcji jest pluton. Tak, pluton, dokładnie. Czyli musi być spełniona pewna zależność, czyli że całkowita energia początkowa, czyli energia spoczynkowa, zgodnie z tym, co pokazał nam Einstein na początku XX wieku, że każde ciało, które ma pewną masę, ma swoją pewną energię spoczynkową i ta energia spoczynkowa plus energia kinetyczna tego ciała musi być równa energii spoczynkowej tych produktów plus energii kinetycznej tych produktów. Tak? No i dodatkowo, jeżeli chcemy, aby taki rozpad miał miejsce, to musi być spełniona taka zależność, że ta energia kinetyczna produktów musi być większa od energii kinetycznej substratów, jeżeli chcemy, żeby coś takiego zaszło. Tak? No jeżeli ta zależność jest spełniona, to jeżeli wyliczymy sobie, że energia kinetyczna z tego wzoru produktów równa się i to sobie zapiszemy w taki sposób, że to jest MPU plutonu minus i nawiasie M helu plus M uranu, zamykamy nawias, razy C kwadrat plus energia kinetyczna substratu. Jeżeli wiadomo, że energia kinetyczna produktów musi być większa niż energia kinetyczna substratów, załóżmy na przykład, że energia kinetyczna substratów, czyli tego plutonu na początku jest zero, no, czyli on na przykład stoi i spoczywa, tak? No to te cząsteczki w ramach rozpadu no jakąś tam energię dostaną, zaczną się poruszać, będą miały pewną energię kinetyczną. W związku z tym widać, że ten człon musi być większy od, że ten człon musi być większy od zera, no bo jakby on był mniejszy od zera, no to całość by była też mniejsza od zera. Jeżeli energia kinetyczna produktu ma być większa od energii kinetycznej substratu, to całe musi być większe od zera, więc to też. Stąd widać bezpośrednio, że masa plutonu musi być większa od masy helu plus masy uranu. W związku z tym to zadanie jest prawdą, no bo masa jądra plutonu jest większa. Masa jądra plutonu jest większa od sumy mas produktów, tak, więc to jest po prostu prawda. I teraz dwójka. Produkty reakcji rozpadu jądra plutonu opisanej w informacji do zadań 10 czy 10.4 uzyskują energię kinetyczną. No tak, to w międzyczasie, jak tłumaczyłem tak naprawdę tę jedynkę, to właśnie też wyjaśniłem, więc ta energia kinetyczna jak najbardziej jest tutaj uzyskiwana, dlatego to też jest prawda. No i teraz trójka, czyli masa jądra plutonu jest większa od sumy mas oddzielonych nukleonów, które tworzą jądro plutonu. No i to sobie też trzeba troszkę omówić, więc zmarzmy może tą część, tak żeby tutaj było miejsce do omówienia tego. A więc masa jądra plutonu. Teraz mamy taką sytuację, że na początku mamy pluton, czyli energia spoczynkowa tego plutonu to jest MPU razy C kwadrat. I to jest energia spoczynkowa plutonu. Też musi być pewna zasada zachowania energii spełniona. No i jeżeli mamy taki pluton, w tym plutonie jest 239 nukleonów, które są ze sobą w jakiś sposób związane. Tak, związane to znaczy, że no oddziałują ze sobą w jakiś sposób za pomocą oddziaływań jądrowych. Oddziaływań, które je ze sobą trzymają. No bo jeżeli w plutonie są protony, które są dodatnie naładowane, to hipotetycznie dwa ładunki dodatnie się odpychają siłami elektrostatycznymi. Natomiast z racji tego, że mamy oddziaływanie jądrowe, to oddziaływanie jądrowe powoduje, że je utrzymuje stabilnie i że są blisko siebie. W związku z tym w takim jądrze złożonym z 239 nukleonów jest pewna energia związana z ich energią, która je utrzymuje tak jakby ze sobą. I dlatego jeżeli my chcemy rozdzielić od siebie te wszystkie nukleony, te 239 nukleonów, które oddziałują ze sobą jakąś siłą, tak jakby trzymają się w jakiś sposób, to musimy użyć pewnej siły. A jak używamy pewnej siły i rozdzielamy je tak jakby w nieskończoność, tak żeby po prostu one ze sobą już nie oddziaływały, no to wykonujemy pracę. Dlatego i tą pracę wykonaną przez nas, aby rozdzielić te wszystkie nukleony, nazywamy energią wiązania. I tutaj będzie plus energia wiązania równa się, i tutaj będzie tak, to co otrzymamy na samym końcu, to otrzymamy oddzielnie wszystkie nukleony, czyli wszystkie protony oddzielnie i neutrony. Dlatego ile mamy tutaj protonów? Mamy 94, tego otrzymamy masa 94, mas protonu plus neutronów będzie mieć 239 minus 94, czyli 145 mas neutronów i to wszystko mnożymy razy C kwadrat i to wszystko. Czyli podsumowując, energia spoczynkowa plutonu, która wynosi dziś tyle, plus ta praca, którą musimy wykonać, która jest w tym wypadku
no, pracą dodatnią, musimy wykonać pracę dodatnią, żeby rozdzielić te wszystkie jądra od siebie, ma być równa energii spoczynkowej tutaj końcowej tych produktów, no bo na końcu oczywiście rozseparowujemy te produkty i zostawiamy, one po prostu tutaj stoją w miejscu, więc mają tylko energię spoczynkową, zakładamy, że nie ma tutaj żadnej energii kinetycznej. Dlatego jeżeli taka zależność ma być spełniona, że to równa się temu, tutaj energia wiązania, czyli nasza praca, którą wykonujemy, aby te nukleony rozdzielić, ma być większa od zera, to stąd bezpośrednio widać, że 94 MP plus 145 mas neutronów minus MPU razy C kwadrat, minus MPU musi być większe od zera. Musi być większe od zera, jeżeli przerzucimy to tutaj, to odjąć to razy całość razy C kwadrat musi być większe od zera, bo energia wiązania, czyli ta praca, którą wykonujemy, jest większa od zera. Stąd masa jądra plutonu jest większa od sumy mas oddzielonych nukleonów. No nie, widać, że nie, ponieważ to jest masa rozdzielonych nukleonów minus masa plutonu i to cała jest większa od zera, dlatego ta masa rozdzielonych nukleonów jest większa od masy plutonu. Dlatego tutaj jest po prostu fałsz. I to wszystko w tej części. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia.